Jak strona będzie gotowa, to będą. Parę lat temu, jak jeszcze YouTube raczkował, a niektórzy z was jeszcze nie potrafili czytać, on na odcinku u Gimpera, stojąc w M1, zaczął mnie obrażać, że Kozak w necie pizda w świecie, bla 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 bla. Kontynuujesz The Walking Dead 30 zł. Jeśli będzie, dzięki za czydyszki, jeśli będzie po polsku, to aj owszem. No i zaczął mnie tam obrażać. A ja to jestem z takich ludzi, że jak mi dzisiaj coś powiesz, a ja będę miał okazję za 30 lat ci dojebać za to, to to zrobię. Jestem strasznie pamiętliwy. No i nadarzyła się okazja. Akurat sportowo. Dzięki za trójeczkę. Dziękuję i również pozdrawiam. I to w sumie dlatego tam poszło. Kiedyś jeszcze tam na PGA coś tam do niego doleciałem się, popstrykaliśmy i tyle. Ale spoko, że jesteście niektórzy za nim. Zajebiście, no przecież to jest twój ulubiony youtuber. Nie, ja nie muszę być ulubionym youtuberem każdego. To wy decydujecie, komu kibicujecie. Ale pamiętam, że się pożarliśmy. Pożarliśmy wtedy. Czyli zwłaszcza ja, bo mnie to tam po... No kiedyś byłem bardziej narwany. No i na PGA chyba do niego dojechałem w piątek, w VIP Day. Jak macie wejście to główne? To od razu na wprost taka hala była, to takie wejście na halę, to tam do niego doleciałem. Jeszcze był Gimper wtedy, ja, on i ktoś jeszcze. Nie pamiętam, z kim byłem. Chyba Negatyw jeszcze to wtedy był. Dzięki za piątkę, chyba też tam był. Coś takiego to było. No, coś takiego to było. I w sumie od tamtego czasu, wiesz, tylko takie docinki, ja mu docinałem, on raczej mi nie za bardzo. Ale ja kawał kutasa jestem, jak ktoś mi za skórę zajdzie, to faktycznie. Jak wrzut na dupie, gorzej nawet. No, zawsze tam uprzykrzam życie. No i teraz faktycznie, jak to wyjaśnimy, to już nie będę mu uprzykrzał życia, czy wygram, czy przegram. Ani się jakoś tam wypowiadał na jego temat, tylko po prostu, no spoko, najebaliśmy sobie po mordach. Tam jest jakaś możliwość, że nie będę go nadal lubił, ale już nie będę o nim gadał, nie? To sobie wyjaśniliśmy. 11 zł. Wiesz co? To jest jakiś Morenox. Ogólnie weź sobie kliknij suba do Morenoxa i będziesz miał kapelki. Jest dycha? Z Delem w terenie coś nagrywają. Po 30 będzie GTA. Mam ciepło. Kto miał być przed DJ-em? To ja w sumie dostałem ja wyzwanie, bo ja nie chciałem walczyć. Ja nie chciałem walczyć, bo ja miałem straszne problemy z plecami, nie? Nie, no ja będziemy już szczynkę, to jest ciężko wybić zęby, nie? Jak szczena będzie, to jest ciężko wybić zęby. W sobotę przyjąłem takiego sierpa i zęby mam całe, więc ciężko. O czym gadaliśmy? Dzięki za kolejny na CSGO Net, teraz tylko pytają tyle. Fajnie, że ktoś tam przed walką próbuje mi pomóc, jakaś firma. Ile mam wzrostu? 1,75 m, on ma 1,77 m, jest troszeczkę wyższy.